Cześć, witaj w podsumowaniu aplikacji Blaze z 11-15 marca. W tym okresie w tygodniu mieliśmy około 15-16 zagrań, z tego było bardzo, bardzo dużo odwołanych. Dlaczego? Były w tym tygodniu bardzo duże newsy makroekonomiczne, które po prostu no bardzo władały rynkiem, tak? Wiele transakcji mieliśmy po prostu odwołanych, tak jak w tym przypadku EURUSD zeszło już bardzo nisko. Z tego dany trader, ekspert, który jest na co dzień na rynku, po prostu stwierdził, żeby te nagranie odwołać. Później mieliśmy zagranie nam NZDUSD, które też widzimy, że było bardzo duża konsolidacja, które po prostu zbierał się kapitał przed bardzo dużym po prostu albo wybiciem górą, albo wybiciem dołem, co przez to by poszło, bo tak naprawdę moglibyśmy stracić całe konto. Dlaczego? Bo nawet gdybyśmy zagrywali naszego stop lossa, gdybyśmy wpisywali, gdzie to jest obowiązkowe, to po prostu tak naprawdę mogłaby transakcja nas całkiem po prostu nie zabrać, tak? Znaczy mogłoby nam nie zagnąć na stop lossie, tylko o wiele, wiele wyżej. Tych transakcji było tutaj trochę, nie będę wam wszystkiego pokazywał. Później mieliśmy niestety transakcję na break even, tak? Czyli była transakcja, która była już tam fajnie na fajnym proficie i niestety tutaj wróciło nam do ceny wyjścia, gdzie mieliśmy już tak naprawdę 1 do 1. Później złapaliśmy tak naprawdę stop lossa, więc tak nie było zbytnio kolorowo, no bo zaczęliśmy od 5-6 odwołanych transakcji, do tego był stop loss, tak jak w tym tutaj przypadku, i które, no nie oszukujmy się, mało brakło tak naprawdę do take profit 1. Ale za to później złapaliśmy take profit 2 na parze NZD, JPY. Piękny swing cały, także reakcja w strefie i poszliśmy w naszą stronę, zrealizując tak naprawdę całe targety. Później mieliśmy take profit 1 na parze USD, euro, nie, tak, USD CAD. To jest te zagranie, które bujało się już tak naprawdę do końca tygodnia właśnie w tej strefie take profit 1. Później mieliśmy take profit 2, już wam pokazuję, take profit 2, o, to jest to całe zagranie na AUD USD, też bardzo fajne zagranie. Ja tutaj czekałem na większe potwierdzenia, żeby jak najbardziej zmaksymalizować swoje zyski, ale niestety nie doszło to do skutku. Później mieliśmy transakcję, która nam odleciała na euro USD właśnie, o, to jest właśnie ta transakcja. Chcieliśmy tutaj wejść w naszą strefę, niestety no nie podeszliśmy i już do końca tygodnia też konsolidowaliśmy w jednym miejscu. Później złapaliśmy jednego stop lossa, to jest ta transakcja, wybiło nas knotem i poszło właśnie w naszą stronę niestety. I tak naprawdę mieliśmy dwie ostatnie zyskowne transakcje. Take profit 1, to jest ta transakcja, która też bujała się na cały tak naprawdę już piątek na parze GBP USD. Później mieliśmy take profit 2 na złocie. To jest to całe zagranie, piękne zagranie, cały swing zrealizowany. No i później mieliśmy dwie transakcje odwołane, które po prostu nie zdążyły nam odpalić się w piątek. Teraz tutaj zrobiłem jeszcze tabelkę, bo dużo dostajemy zapytań, ile trzeba zainwestować, tak? Przy zarządzaniu, jakby zaczynając z kapitałem $1000 na transakcję, grając tylko aplikację kopiuj i wklej przy ryzyku 10%, w najlepszym przypadku, czyli to jest ten przypadek, tak, czyli entry 2, TP2, mieliśmy ponad 8%, mielibyśmy na tą transakcję $1838. W najgorszym przypadku, jakim było take profit 2, tak, to mieliśmy niecałe 3%, to byśmy zgarnęli około $1285. I jeszcze jedno, entry 1, TP2 to było 6%, czyli bylibyśmy jakieś $1600 na plusie, i entry 2, TP1, bylibyśmy około $1397 na plusie. Jeżeli chciałbyś mieć dostęp do takiej aplikacji kopiuj i wklej właśnie na parach walutowych, koniecznie odezwij się od osoby, która pokazała Ci to wideo, pokazała Ci to miejsce, a mam nadzieję, że już niedługo będziemy razem wspólnie na sesjach, jak i dostawać razem powiadomienia na telefon właśnie z gotowymi pomysłami handlowymi. Także ja życzę Ci miłego dnia i widzimy się już wkrótce.